Białe dżinsy. Jakie typy sylwetek mogą je nosić? Jakie typy urody mogą je nosić? No i z czym najlepiej je zestawiać? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Białe dżinsy to świetne ubranie, które możemy jako kobiety wykorzystywać świetnie w okresie wiosennym i letnim. I właśnie one dzisiaj będą gościem specjalnym mojego wideoporadnika. Przede wszystkim, oczywiście jako stylistka osobista, nie mogę opowiadać tylko o tym, z czym łączyć białe dżinsy, żeby było trendy, modnie i w ogóle super, ponieważ to trendy i modnie nie zawsze tak bardzo mnie interesuje. Ważna jest dla mnie spójność. Spójność z typami sylwetek, spójność z typem urody, spójność ze stylem i oczywiście ze wszystkimi obowiązkami, okolicznościami, które spotykają nas w życiu. I oczywiście zacznę od tego, jakie typy sylwetek mogą nosić białe spodnie. I właściwie mogłabym powiedzieć, że białe dżinsy, w zależności od fasonu oczywiście, mogą nosić wszystkie typy urody, ale niektóre nie będą czuły się w nich dobrze. Dlaczego? Ponieważ jasne kolory, a więc spodnie w jasnym, czyli białym kolorze, będą powiększały nam dolną część sylwetki. Wszystkie jasne kolory powiększają, więc na pewno te kobiety, które mają zastrzeżenia co do rozmiaru swojego dołu, to może nie będą tak chętnie po nie sięgały, jak te, które mają mniejsze rozmiary, jeżeli chodzi o dół sylwetki, albo w ogóle całą sylwetkę. I tutaj na pewno, jeżeli miałabym wspomnieć konkretne sylwetki, dla których białe dżinsy będą idealne, a dla kogo będą przynajmniej w teorii najmniej idealne, to wskazałabym na pewno jako sylwetkę S, czyli tą małą klepsydrę, sylwetkę E, ponieważ ona również jest bardzo drobna, sylwetkę I, ponieważ jest sylwetką bardzo szczupłą i wysoką, i na pewno sylwetki, które mają dysproporcje w górze sylwetki, czyli sylwetkę Y i sylwetkę T. Sylwetka Y i sylwetka T to są te sylwetki, które specjalnie właściwie powinny nosić dużo jasnych spodni, nie tylko białych dżinsów, ale wszystkich innych jasnych kolorów, jeżeli tylko zgadza się oczywiście to z ich typem urody i z ich stylem. Natomiast sylwetki, które najmniej będą chciały nosić, to na pewno sylwetka A. Sylwetka A, czyli ta, która ma w ogóle już dosyć dużą ciężkość optyczną na dole sylwetki, jeszcze białe spodnie mogą to dodatkowo jakby powiększyć. Więc zazwyczaj sylwetki A, myślę, że w blisko 100% nie będą wybierały tego koloru dżinsów. Natomiast oczywiście na pewno znalazłybyśmy taką stylizację, która byłaby również dobra dla sylwetki A, byłaby białymi dżinsami i swobodnie uratowałaby się, jeżeli chodzi o fasony. Cała reszta sylwetek może, nie musi. Jest to tak naprawdę taki wybór każdej z nas. Natomiast jeżeli tak zero-jedynkowo miałabym podsumować sylwetki, Y, T i to są te sylwetki, które powinny wręcz nosić białe dżinsy, natomiast sylwetka A najmniej będzie z nich korzystała. Jeżeli chodzi o typy urody, to typy urody na pewno, mogłabym powiedzieć, że właściwie białe spodnie będą mogły nosić wszystkie typy urody. Natomiast dla niektórych one będą lepsze, dla niektórych będą mniej wybierane. Już tłumaczę dlaczego. Każdy z typów urody, z 12 typów urody, na których ja pracuję, ma swój walor. Walor, czyli stopień natężenia koloru, czyli to, czy kolor jest jasny, czy jest ciemny. I można by było powiedzieć, że kolory, które nosimy, które wybieramy, mają albo walor jasny, czyli są jasne, albo są ciemne. Oczywiście mogą gdzieś też być takie po prostu średnie. I teraz, jeżeli chodzi o kolor, walor białych dżinsów, ono oczywiście jest walorem wysokim, czyli jest jasny. Można powiedzieć, że to są spodnie, które mocno widać w stylizacji, jeżeli chodzi o kolor, bo one się odznaczają. I oczywiście, jakie typy urody będą najlepiej i najbardziej korzystały z białych dżinsów? Jasne typy urody. Jasne typy urody, czyli można by było wskazać dwa te najjaśniejsze, te, które w nazwie mają jasność, czyli jasne lato i jasną wiosnę, ale tak naprawdę można by było powiedzieć, że wszystkie 6 typów urody, które mają jasny walor, czyli wszystkie wiosny, wszystkie lata, będą na pewno chętniej korzystały z białych dżinsów niż wszystkie te ciemne, czyli jesienie i zimy. No i teraz pytanie, czy jesienie i zimy nie mogą? No oczywiście, że nie. Nigdy czegoś takiego bym nie powiedziała. One po prostu będą jakby w dalszej kolejności, jeżeli chodzi o taką poprawność kolorystyczną, poprawność, jeżeli chodzi o zasady analizy kolorystycznej, ale na pewno nigdy nikomu nie zabronię nosić białych dżinsów.
I teraz, jeżeli już mówimy o tym na nie, tak jak najbardziej powinny nosić białe dżinsy jasne lato i jasna wiosna, to ich typy opozycyjne, czyli takie przeciwległe, takie, które mają skrajnie różne palety, to oczywiście będą te o przeciwległym walorze, czyli dwa typy ciemne. Ciemna jesień i ciemna zima, no można by było powiedzieć, dla nich jasne spodnie powinny być najgorsze. I tutaj uwaga, no znowu nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ myślę, że w okresie wiosenno-letnim, a szczególnie letnim, gdzie w ogóle mamy tendencję do tego, żeby nosić się jaśniej, bo tak też jest troszkę chłodniej, można powiedzieć, że nasze ubranie nie pochłania tyle promieni słonecznych i się w nim tak bardzo nie zagrzewamy, to właśnie wtedy ciemne jesienie i ciemne zimy mogą w piękny sposób rozjaśniać swoje stylizacje poprzez właśnie noszenie nie tyle jasnych kolorów, ale jasnych spodni w postaci białych spodni. I tutaj oczywiście mogłabym taką gwiazdkę wrzucić i jak mówię białe dżinsy, to nie mam na myśli tylko dżinsów śnieżno-białych, takich czysto białych, czyli takiego prawdziwego achromatu, ale całego spektrum odcieni bieli, które możemy znaleźć, czyli wszystkie mleczne biele, śmietankowe, ekry, jakieś ołowiane, czyli wszystkie takie, które gdzieś tam będą w okolicy białego, to o takich oczywiście mówię. Także każdy z typów urody znajdzie, jakby ma swój odcień bieli i też oczywiście po ten odcień bieli może sięgać nie tylko przy twarzy, ale również na dole sylwetki. Więc spokojnie właśnie, wracając do ciemnej zimy i do ciemnej jesieni, to właśnie te dwa typy urody w piękny sposób mogą rozjaśniać siebie w okresie tym bardziej słonecznym, czyli noszą coś, co jest ciemne u góry, żeby spotkać się tutaj z zasadami swojego typu urody, w czym buzia, w czym włosy, w czym oczy wyglądają po prostu lepiej i skóra wygląda bardziej promiennie. Natomiast rozjaśnienie całej stylizacji, czyli dodanie jej lekkości, której trochę oczekujemy od ubrań na sezon letni, właśnie poprzez założenie białych spodni na dół. Także tak naprawdę, jaki typ urody powinien? No właściwie każdy typ urody może skorzystać z tej bieli. No i teraz, jeżeli już wiemy, jakie sylwetki, jakie kolory, to można by było powiedzieć, z jakimi kolorami łączyć białe spodnie. I znowu mogłabym powiedzieć, prawie ze wszystkimi. Dlaczego prawie? Ponieważ biel w postaci dżinsów może się nie sprawdzić przy połączeniu z inną bielą. To znaczy, jeżeli chcesz założyć białe dżinsy i białą bluzkę, białą koszulę, może być ryzyko, że te dwie biele no, po prostu się nie będą zgadzały. Któraś z części garderoby będzie wyglądała na brudną, zżółkniętą, także tutaj postępowałabym ostrożnie. Natomiast poza bielą tak naprawdę każdy kolor pasuje. Tak poza inną bielą, każdy kolor pasuje do białych dżinsów. I tutaj znowu, oczywiście nie do każdej z nas pasuje zestawienie każdy kolor plus każde białe dżinsy, ponieważ to, co mamy na górze sylwetki, czy jaką mamy bluzkę, koszulę, t-shirt czy marynarkę, zależy od tego, jakim typem urody jesteśmy. Czyli najprościej mogłabym powiedzieć, uważaj z łączeniem białych dżinsów z inną bielą i dopasuj górę do swojego typu urody i skorzystaj z białych dżinsów, skoro przecież przed chwilą mówiłam, że każdy typ urody może z nich korzystać. I teraz przykłady łączenia bieli z innymi kolorami, to na pewno takie, które będą odpowiednie w danym sezonie. I sezonie mam na myśli, czy jest to po prostu jaka pora roku, wiosna, lato, jesień, zima, ale sezonie też w zależności od trendów. Także jeżeli chodzi o łączenie, nie ryzykowałabym z połączeniem bieli z czernią, ponieważ to jest bardzo popularny zestaw takich kolorów, który jest wybierany, a najczęściej jest to zestaw, który jest zbyt wysokochromatyczny, czyli zbyt kontrastowy dla większości typów urody. Jeżeli bierzemy pod uwagę czystą biel i czystą czerń, to to zestawienie niestety sprawdza się tylko i wyłącznie dla czystej zimy, czasem też dla niektórych czystych wiosen. Także jeżeli chodzi o takie ogólne porady, jeżeli nie wiesz jeszcze, jakim jesteś typem sylwetki,
typem urody, a nie typem sylwetki. Jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem jeszcze sylwetki, to te najbardziej popularne zestawienia, właśnie biel z czernią, jest bardziej ryzykowna. Postawiłabym raczej na biel z granatem. Jeżeli jest to lato, to możesz pokusić się o styl taki marynarski, czyli zestawianie właśnie bieli z granatem, może też z czerwienią. Oczywiście biel z czerwienią należy uważać, żeby nie wyglądać podobnie do naszej flagi, aczkolwiek gdyby były białe dżinsy, czerwona koszulka, no to jest to troszkę na odwrót, ale mimo wszystko gdzieś tam może być takie skojarzenie. Oczywiście biel z beżem już jak najbardziej będzie się bardzo dobrze łączyła, biel z szarością będzie się pięknie łączyła, no a cała reszta kolorów, poza tymi kolorami uniwersalnymi, tutaj już należy dopasować do swojego typu urody. I teraz, jeżeli chodzi o kolejny aspekt tych białych dżinsów, to chciałabym zaprosić Cię do czegoś. Chciałabym zaprosić Cię do zapisania się do klubu Kod Stylu. Jeżeli chciałabyś otrzymywać ode mnie porady, które są związane z tym, jakie obecnie ciekawe rzeczy są w sklepach, to co niedzielę do osób, które są zapisane do tego klubu Kod Stylu, wysyłamy takie zestawienie kilkunastu ubrań albo dodatków wybrane właśnie przeze mnie albo przez mój zespół. Wybieramy, wysyłamy z określeniem, jaki to jest typ sylwetki, jaki to jest typ urody, który mogą nosić dane ubranie. Także co niedzielę rano przychodzi tak zwany niedzielny przegląd ubraniowy i w tym przeglądzie możesz zainspirować się, gdy już wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, jakim typem urody jesteś, możesz zainspirować się i po prostu skorzystać z tego, co oferujemy. Gdy już zapiszesz się do klubu Kod Stylu i będziesz otrzymywała od nas ten przegląd niedzielny ubraniowy, to będziesz mogła zauważyć, że tam są różne style. To znaczy, że nie jest tak, że zawsze wybieramy ubrania, które są w najniższych cenach, albo w najwyższych cenach, albo są ze stylu klasycznego, albo ze stylu boho. Staramy się urozmaicać te propozycje. No i właśnie jeżeli o stylu, no to tutaj można powiedzieć, co z białymi jeansami i z różnymi stylami. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dżinsy białe mogą być oczywiście w różnych krojach. Mogą być klasyczne, proste nogawki, mogą być zwężone delikatnie, czyli mogą być w takim fasonie slim, a mogą przypominać prawie leginsy, czyli być nawet super skinny. Mogą być w fasonie boyfriendów, mogą być to mom jeans. I każde z tych fasonów będą mogły wpasowywać się w style. Oczywiście dżinsy są bardzo plastyczne i tak naprawdę można by było powiedzieć, że pasują, dopóki nie są jakoś bardzo charakterystyczne, czyli nie mają jakichś poszarpań, dziur albo jakiegoś wydziwianego kroju, jakichś ciekawych takich rozwiązań, które będą wskazywały konkretny styl ubierania się, czyli nie będą miały jakichś naszywek albo jakiegoś wykończenia, albo jakichś frędzli doszytych, czegokolwiek, co będzie po prostu charakterystyczne, to białe dżinsy będą mogły wpasować się w każdy styl. Będziesz mogła go wykorzystywać w stylu casual, w stylu klasycznym. Gdy lubisz styl taki bardziej elegancki, to oczywiście dżinsy klasyczne o prostym kroju sprawdzą się nawet do koszuli i do marynarki w takie dni, kiedy możesz je wybierać do biura, w zależności od oczywiście Twojego stylu, takiego Twojego dress code'u, czy to narzuconego przez firmę, z którą pracujesz, czy przez taki Twój osobisty dress code. W każdym razie dżinsy pod względem stylu są bardzo plastyczne i nie ma jakichś takich wskazań, że białe dżinsy to będą koniecznie do czegoś. One oczywiście najlepiej sprawdzą się w tych stylach, kiedy mamy takie nawiązanie do lata, czyli będą pięknie wpisywać się w styl marynarski. Będą się pięknie wpasowywać w taki styl casualowy, klasyczny, bo one są właśnie dobrym tłem dla innych takich ozdobnych, ciekawszych, bardziej wyrazistych rzeczy. To, do czego Cię będę namawiała, to próbuj z jasnymi jeansami. Jak widać, wszystkie typy kolorystyczne mogą je wykorzystywać. Większość typów sylwetek swobodnie może je wykorzystywać. A założenie czegoś innego niż klasyczne takie denimowe dżinsy, albo po prostu czarne dżinsy, albo szare dżinsy, na pewno sprawi, że będziesz wyglądała ciekawiej, ponieważ spodnie są dużą powierzchnią naszej sylwetki, co oznacza, że są dużą powierzchnią stylizacji. Jeżeli dodamy jej tego
tej takiej jasności, tej świeżości, którą wnoszą białe dżinsy, to na pewno Twoje stylizacje będą coraz bardziej ciekawe. I tak na pewno będą troszkę powiększały Twój dół sylwetki. Na pewno możesz czuć się na początku trochę tak, no, pogrubiona, ale pamiętaj, że często to może być tylko taki efekt, który dla Ciebie jest widoczny, natomiast inni zobaczą tylko pozytywną zmianę w postaci jakiegoś ciekawego, nowego elementu, nowego koloru, którego wcześniej nie wykorzystywałaś. Także koniecznie daj znać, czy lubisz białe dżinsy, czy je wykorzystujesz już teraz, albo może czy spróbujesz je wykorzystywać, no, teraz w zbliżającym się sezonie wiosennym, a później może nawet letnim. I oczywiście nie zapomnij o tym, żeby subskrybować ten kanał, żeby nie ominęły Cię następne wideo poradniki. Do następnego razu, na razie, pa pa!